Dzięki za wodę, Torgus, twoje zdrowie. Dobra, co my tu mamy? Casey, kult drzewa odprawia rytuały tworzące potwory. To do celu? Mhm. Rytuał sekty. Nie umiem tego wyjaśnić, jak oni to robią, co tu się u licha dzieje. Tekst jest częścią rytuału. Tekst wytatuowany na ofiarach, strona maszynopisu znaleziona w środku. Pismo ma tu jakieś znaczenie. No, ale dobra, już niech będzie. No, ej! Strona w miejscu, w którym powinno być jego serce. Tekst wytatuowany na zaginionym sercu. To nie może być przypadek. Masz identyczne szklanki jak ja z Ikei chyba, albo mi się wydaje. A to już dawno, Torgus. To Lawrence nam kupił na nowe mieszkanie, chyba z rok temu. Właśnie. No właśnie są z Ikei, ale są niebieskie, więc chyba Lawrence'owi się tak kojarzyło. Nightingale był jedyną ofiarą, która stała się potworem. Yes. Jego morderstwo pasuje do innych ofiar. Dlaczego one też nie zamieniły się w potwory? Ofiara kultu przeistoczyła się w potwora. Kurde, nie wiem za bardzo. Tu? Sama bym w to nie uwierzyła, gdybym nie zobaczyła tego na własne oczy. Muszę się to wgryźć, musi być jakieś wyjaśnienie. Wcześniejsze morderstwa. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Exciting. Nie jeden morderca, tylko zorganizowana grupa. Kult drzewa. Ta sprawa zrobiła się znacznie bardziej interesująca. Powinnam założyć nową teczkę, zacząć od nowa. Uroczo. A, to jest to pudełko śniadaniowe z... tu? Nie. Jezus, nie widzę przez tą lampę, co to jest tutaj. Stawiono to tak po prostu w parku, gdzie każdy mógł to znaleźć. Dobra. To już chyba wszystko, mam nadzieję. Mogę iść dalej? Czy to nie jest wszystko? The page places Nightingale back at Colgin Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Mhm. Wow, nagle otwierają się drzwi. Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. I w ogóle tak po prostu uwierzyli, że on się zamienił w potwora? Fajnie, dzięki. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? O, jednak nie uwierzyli tak do końca. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof, he's gone. Poof. Magic's not real. Right? Mulligan. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Jezus. Magic. Friendship is magic. Mm, they're a
fine pair. Dobra, tu już chyba wszystko sprawdziłam, więc wydaje mi się, że nic więcej się nie pojawiło. My client has been held here long enough. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Okay. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. O, coś tu się czai. As soon as possible, tak. Amerykanie, ich skróty dziwne, ja nie wiem. O, goście z kawą poszli. Samochód może być używany do podróżowania między lokacjami. Mogę jechać? Aha, nie z tej strony. Dobrze, jedziemy. W takim razie nad jezioro z powrotem. Gdyby tylko na skróty. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. Oh. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold Case Casey. Murder. Cold Casey Casey. Ha ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. Oh, Boże, prorok. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Urat. Czy my tam przyjdziemy i będzie ciemno? Ja nie chcę, żeby było ciemno. O Boże. Serce. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this? Or because they can see what's coming? Teraz pytanie... Impossible things are happening here. A world operating on different rules. Bo idziemy tą samą ścieżką pewnie, nie? I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Solve the case. Raczej nic nowego się nie pojawiło chyba do tego, ale pewnie jest masa rzeczy, które pominęłam. I've been thinking more about to będzie zaraz ciemno. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, czy nie było nocnych fragmentów? Ja nie chcę, żeby było ciemno. Ja się boję ciemności. O, tam są jacyś ludzie. Nie znam ich. Hey, hello there. Hello. How are you folks doing? Those restricted area signs.
Don't do Hello. A damn thing. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Aha, to jest ten od tych wycieczek, and tak? Yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. No, na fixing pewno. This impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. Mm-hmm. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. Masz latarkę, ale to... To mi nie pomoże. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. Mm-hmm. There's sauna da vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Fajnie. Kontrol nawiązanie. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous wetter saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Jesus. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. Oh, nie, te szopy. Here with teeth like you wouldn't believe. Can nor run through a garbage can. Thank you. Złe szopy są wszędzie. I need to head out. Pewnie jakieś paranormalne zjawiska tu badacie. What'd you find there, Stephen? Nothing. Just something that shouldn't be here. Nie. Raccoons my ass. Panie szopy, aha! No mogę tam wejść? Co to macie? O! Fajne rzeczy. Podejrzane. Notatka technika. Wyraźne ślady ingerencji w system. Sygnał został przekierowany do transmitera, który nie należał do nas. Naprawiłem to tak, żebyśmy otrzymywali wszystkie powiadomienia, ale to... Przepraszam. Zdecydowanie niepokojące. Przygotuję raport dla Wydziału Śledczego. Zostawiam tutaj na wypadek, gdyby następnym razem musiał naprawiać to ktoś inny. Jeśli to czytasz, sprawdź, czy ktoś nam tu przy tym nie grzebał. Być może warto pomyśleć o bezpieczniejszej metalowej obudowie, żeby szopy nie mogły więcej dostać się do środka. Fajnie. Ale mają super sprzęt. Też są jakieś rzeczy. Another one of those lunchbox. Wszyscy siedzimy w tym razem, bohaterko. Życzę bohaterskiego dnia. To co jest? Dobra, bardzo dziwne rzeczy. Let's get to the murder site, Casey. A co tu jest? Ja tu byłam? Zobaczmy mapę. Nie, mapę chciałam. Jak tu się mapę włączało? Nie to. No to też nie to. Mapa chcę. Ja tu byłam, nie byłam. Wydaje mi się, że byłam. To prowadzi na parking chyba. Dobrze, dobranoc, Hotaru. Trzymaj się.
lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Coraz ciemniej się robi. Boję się. Our crime scene's drowning. Yeah. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Może trzeba ten wejść do jeziora. ja nic nie słyszę, Wacław. We've seen this symbol before. Could I? Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Żebyś mogła przywołać Alana Wake'a. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. Znaczy, ja myślę, że nie da się go aresztować tak po prostu. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. To pewnie będzie, jak się rozdzielicie, jak to w horrorach. No, pewnie tak. Coś tu jeszcze przegapiłam wcześniej. O, tu coś jest. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. On it. Just in case. If anything comes up, I'll radio you. Mam nadzieję, że nie zgubię tych śladów stóp, bo one są takie ledwo widoczne, że masakra. No teraz już trochę lepiej. Mam wrażenie, że robi się coraz ciemniej. Ja się boję. A jeszcze Casey nas zostawił. Teraz to czuję się jak Blair Witch Project, naprawdę. O nie. No tak a propos ambientów. O Boże. Ja nawet nie wiem, jak wyciągnąć broń w tej grze. Czemu nie mogę jej wyciągnąć w każdym możliwym miejscu, kiedy chcę. Że mnie pewnie prowadzi do tego drzewa. Więc boję się. Jezu. Czy goni? Jezus! Wacław! Jezus! Ja pierdzielę! Coś mi się tu pojawiło. Tylko jak on mnie zaatakuje, teraz to będzie fajnie. Ja pierdzielę zawał. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? Matko. Dobrze, że mam słuchawki. Dobrze, że to przegapiłam.
idealnie jak mój bait się skończył. Jezus. Oni mi każą strzelać teraz. Ja się boję. Do kogo ja mam strzelać? Mam iść po prostu tak do przodu? Ja się boję. Tu coś jest. Nie. Więcej rzeczy mam, no. Jak się przeładowuje broń? Jak już się ją ma? Boję się. Jezus! Nie wiem, gdzie mam iść. Jest wszystko zablokowane. Co to jest? Ha, to jest ten Witch Ladle. A ja to czytałam? Ja już nie pamiętam. Tak, chyba tak. Słyszałem krzyk, musiałem przyjść. No, bo nagle zrobiło się strasznie. Uroków termosu? Chyba nie. Nie widziałam nic, co przypominałoby termos. Chyba. O Boże. No. Muszę to rozproszyć, jak w pierwszej części. They're headed into the tree, not out of it. Czy mam to wstrzelać? Możesz włączyć wzmocnienie latarki R1. Wow! O kurde. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga. As if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. A gdzie jest witch's hut? Jezus. Się boję, no. Gdzie jest ta zrąbana mapa? To są... No ale to tu gdzieś... Aha, tutaj. O matko. Ale to ja nie mogę iść prosto. Czy mogę iść prosto? Czemu to jest na czerwono teraz zaznaczone? No, no. Ja nie wiem, gdzie mam iść w takim razie. Tu będą potwory. I tędy nawet nie przejdę, więc... Może na czerwono, bo się zalało wszystko. Jezus! Fajnie by było, jakby był dostęp do tej mapy tak automatycznie, ale nie wiem, którym to przyciskiem było. Chyba, że nie było to przyciskiem. Muszę klikać 50 tysięcy razy, żeby dojść do mapy. No ale ja już tu byłam, wszędzie tu jest zablokowane. Jak się stresuję, to jeszcze bardziej nie umiem korzystać z mapy. Mam iść do przodu i potem zakręcić. Wyjdź z tego. No to po prostu muszę się wrócić, no. Może tędy? No, chyba tak. Ale na dubbingu jest ten sam facet, ten sam aktor. Czerwone oznacza pewnie niebezpieczną strefę. Na początku streama było tak sielankowo, no cóż. Zawsze w którymś momencie musi być jakaś akcja. To jest witch's hut. Check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger.
No, no, do czasu. No, to jest, jakby to jest to, o czym wspominał Alan w tej swojej stronie. Ja tam byłam. Nie, ale ja nie wiem za bardzo, gdzie ja mam szukać tego bezpiecznika. W sensie w środku domu? Czy jak tam wejdę, to... No, fajnie, tylko... Nie jest takie proste. No tu nie wygląda, jakby była jakaś fiuza. Może jednak poza chatą mam ją znaleźć. Tu coś było wtedy, jak chodziłam, ale raczej nic specjalnego. Nie wiem, kurde. Cykam się. O! Aha, fajnie. Tu wtedy byłam, czy nie? Jak się wydaje. Czytałam to, nie? Tak. Tu coś zbierałam. Tu był ten lunchbox. Może tu są jakieś fiuzy. Jezus. Dobra. Się wystraszyłam. No, teraz mi bardzo przypomina Blair Witch, bo no, też się dzieje w lesie. Lunchbox. Jezus, gdzie jest powrót stąd? Masakra, chodzenie po tym lesie. Bezpiecznik. Proszę bardzo. Jej! Termos na kawę. Pokój wytchnienia służy do zapisywania postępów. O, jak miło. Szybki zapis, zapis ręczny. Zapis ręczny, zapiszmy. Uuu, jakie ładne. Wezmę cię, Aniu, ze sobą na spacer, czas na nocną przechadzkę z piskiem w deszczu. Nie chcę, dziękuję, Wacław. 3 godziny 22 już, wow. Szybki zapis też sobie zrobię. A co? Jaki ładny niebieski ten termos. Jakie ładne kubeczki się pojawiły. Another page. Gdzie jest another page? Gdzie jest another page? Nie widzę. A tu. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Okej, okay, mamy jakieś wskazówki różne. Te chatki, te lasy trochę przypominają początek R4 remake. O. Do której grasz ogólnie? Ciężko powiedzieć. Na razie planuję do 23, może trochę po. Ciekawy sposób na zapis. Termos kawy. No, on nawiązuje też do pierwszej części Alana. Zapisz swoją grę w jedynce, się je zbierało. No, tak, tak, racja. Ale no, jakby jest to nawiązanie do jedynki, nie? Pudełko śniadaniowe znalezione przy stacji monitorowania FBC przy Cauldron Lake. W notatce napisano, siedzimy w tym, bohaterko, o co tu chodzi, kto tu zostawia. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Ten kult drzewa. Trójkąt wyryty w stole, na którym znaleziono Nightingale'a. No bo rezydenty się ten, jakby skupiają na innych rzeczach fabularnych, no. Ale on jest trochę
trochę inaczej jest zbudowany fabularnie, a rezydenty ciągną się wokół zombiaków wiecznie. Są nudne już z tym motywem. Tu w sumie niby też jest jakiś zombiak, ale no trochę inaczej jakby to jest przedstawione w ogóle. Się rozwiązuje jakieś zagadki fajne, morderstwa są. Jakiś podpis chcieli, żeby ciało zostało odnalezione, a może to po prostu bazgroły. Coś tu jeszcze mam. Symbolika kultu zalatuje komercją, takim kreowaniem marki. Nie tu? A, tu. Symbole sekty są zwykle subtelne, rozpoznają je tylko członkowie. W tym przypadku symbole są wyraźne i wpadające w oko. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Zabójstwa nad Cauldron Lake. Aha, czyli ona już to sama wszystko wrzuciła na tablicę. Gdzie się podział Nightingale? Jest wewnątrz kolizji. Potrzebny rytuał. Przeszedł przez drzewo do innego miejsca. Ślady Nightingale'a prowadzą do kolejnej strony. Jasne światło zapewnia ochronę. Powinnam rozglądać się za takimi miejscami. Ta strona próbuje mi przekazać, gdzie mam znaleźć bezpiecznik. Czy to sugeruje, że światło może wpływać na rzeczywistość? Światło latarki naprawdę przegoniło Nightingale'a. Nie to. Tu mi się coś jeszcze pojawiło. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Na czym polegał rytuał? Znalazłam strony, znaczy to wejście do kolizji. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Serce Nightingale zniknęło z kostnicy razem z nim. Jak mam je znaleźć i kim jest ta wiedźma? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Aha, fajnie. Rytuał. Daj wiedźmie serce, wyrecytuj słowa. Wiedźma równa się znak witch's ladle. Gdzie jest serce, słowa są nieczytelne. Fajnie. Słowa na sercu, gdzie jest serce. Zawsze punkt wyjścia, ale w każdej części chodzi o coś innego. Jednak tam też są proste zagadki, nie ma samego strzelania. Ci jeszcze namówię. Chyba ci się nie uda, Torkus. Nie wiem. Tyle razy, ile widziałam Residenty, to jakby pooglądać mogę, ale grać to bym się, nie wiem, nie chciało strasznie. Ja nie widzę jakby w tych grach nic aż tak ciekawego. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was. Może Nightingale sobie wsadził to serce z powrotem. That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Serce, gdzie jest? Zazdroszczę posiadaczom kotów w takich momentach. Czemu? Nightingale's heart. Where is it? For a while, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store in a fridge. Aha, w sklepie wielobrożu, serio. To jest dosyć zabawne. Świetnie. I need to check the general store for the heart. Tak, super. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Oh, świetnie, Blair Witch. Once in my life. Już stąd nie wyjdziesz pewnie, Casey. No. Bo jak pada, to nie trzeba z kotem na spacer iść. Aha, w ten sposób. Jeszcze tu mi się coś świeci.
Przestańcie mnie tak uzbrajać, ja się boję. Boże, teraz jak nic nas zaatakuje milion przeciwników, bo wychodzę ze safe spota. Potrzebuję mapę. Dobra, po prostu na wprost do tego sklepu wielobranżowego. Ja pierdzielę. Nie zapominaj o częstym zapisywaniu gry. Dzięki. Fuck you, gro. Czy jak pójdę tędy, to będzie okej? Chyba tak. Jezus, jak nic mnie coś tu zeżre zaraz. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Fajnie. Tam się coś świeci. Może tam pobiegnę po prostu. Tam się świeci. Ratunku. Nie bijcie mnie. Jeszcze nie jestem gotowa. Nie bijcie mnie. Boże. O, światło. Jezus. Czy coś tu przyjdzie? Się boję. No zapisałam. Dobrze, Torgus, trzymaj się tam. Do miłego wieczoru. Cześć, Detroit. Ale po polsku piszemy. Jestem przy sklepie wielobranżowym. Ale jak się tu wchodzi? Jezus, boję się. Seryjnie. Nie da się tu zapalić światła, jak w tamtym miejscu. Się nagle zrobiło bardzo strasznie. Jest w ogóle zaznaczone, co to jest. Ciekawe miejsce. Aha. Ja pierdzielę, co to było? Już wolałabym, żeby mnie atakowali cały czas, no. Co to było? To był ten shop zapewne. Ja pierdzielę. O, tu coś jest. Czy ja to czytałam? Kurde, nie wiem, czy to czytałam, czy nie. Ja tu wcześniej byłam, więc... No pewnie te zwierzęta, no. A, ja nie mogę. Super. Włącz wzmocnienie latarki, żeby wypalić mrok otaczający. Jezu! O matko boska. Środków przeciwbólowych. W sumie mogę użyć. Ale jak mam ich użyć? Wyposaż? Aha, i ulecz. A, ona je wcina, tak. Błogostan. Jezus. Zawał. Jak mam przeładować broń w ogóle? A co to jest to? Aha, to mi to mi ładuje baterie w latarce. Jezus, coś tam dycha. Dobra, tu jest coś w ogóle. O nie. Saga w sklepie.
przesunęła się powoli w stronę zniszczonych drzwi. Trzymała broń w gotowości, latarką świeciła przed siebie. Nightingale powiedział, że to będzie tutaj. Sklep wielobranżowy nad Coldon Lake był zarośnięty, pozostawiony, żeby zginił. Saga pomyślała o kulcie drzewa. To jest chyba to, co się wydarzyło. Tu coś jeszcze leży. Jakieś kolejne tabletki. Łomatko. To jest torba! Wow, to jest faktycznie jak Resident. O nie! Sprawdź u pani Fortuny przy kasie. Pani Fortuny przy kasie. Ja mogę tutaj naprawić światło. Czy tutaj jest kasa? Chociaż nie wiem w sumie, czy to jest istotne fabularnie. Tak, bo to jest ta lodówka. Zanim wezmę to serce, ja bym się jeszcze tu rozejrzała. Bo tu jest ta kasa. Łomatko. Nie zapomnij, zaktualizuj kod. Madame Agnieszka. Czytanie z dłoni, kryształowa kula, interpretatorka snów. To założę się, że to będzie to. Bo pani Fortuna miała być. Chyba, że to jest lotto. W sumie nie wiem, bo tam były... Ile tam było znaków na tej kłódce, to też nie wiem. X zobacz na padzie. Okej, dobra, zaraz zerknę.